Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Rise of the Tomb Raider i tak zaczynamy w innym miejscu niż skończyliśmy poprzedni odcinek. Miałem ten chytry plan, by wyteleportować się z tego grobowca, który ostatnio zwiedziliśmy, ale to nie pykło. Ponieważ jak się okazuje, łatwiej i szybciej będzie wyjść z grobowca, aniżeli dojść do miejsca, gdzie był grobowiec od poprzedniego ogniska. Tak więc, no. Teraz jesteśmy tutaj. Ale zaraz będziemy na zewnątrz i możemy kontynuować fabułę, przynajmniej mam taką nadzieję. Come on, ta jaskinia jest prześliczna. Come on. O, dziękuję. No dobra, to teraz do fabuły, więc... Jacob poprosił nas, byśmy ostrzegli, a dobrze wiemy, że i tak nie zdążymy, więc obronili część... Wow, tu był obóz, tak? Tu był, kurwa, obóz. Are you fucking kidding me right now? Tak, więc będziemy musieli bronić tych jego przychlastów, oczywiście. Ale dobra, najpierw rozpalimy obóz, żebym jakby co miał quick travel. Nie wiem, co prawda, czemu miałbym wracać do tej lokacji, ale lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Jesteśmy w lesie, więc drewna im nie brakuje do cholery. Dobra, są. O! Czytadło. Oh, now I see. It speaks of something hidden. Skrzynie z hajsem. Kto pozostawiał te wszystkie plecaki w ogóle? To jest dobre pytanie. Ocalali mieli jeszcze innych odwiedzających? Czy może to plecaki kogoś z trójcy? Czy może to plecaki ocalałych? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. I lecimy, Laro. I lecimy. Bez ociągania. Coś przegapiłem? Nie, dobra, to lecimy. By the way, czy ludzie chcący dojść z głównej wioski Jacoba do side wioski Jacoba muszą zawsze pokonywać ten tor przeszkód? Przechodzić przez pole, po drzewie, wspinać się po płaskiej ścianie? Jacob, it's a mess up here. There's no sign of your people. Sophia might have taken them into the castle. To nie jest rzeź, to porozrzucane... To porozrzucane skrzynki i owoce, ale nie ma tutaj trupów, więc to nie rzeź. W sensie po angielsku powiedziałam mess, tak więc jest tutaj straszny, nie wiem, chaos, syf, bałagan. A nie, nie wiem, nie powiedziała carnage czy coś takiego, czy massacre. To jest ten moment, kiedy klimatycznie Rise of the Tomb Raider strasznie przypomina pierwszą część. Klimatycznie, wiecie, przez otoczenie po prostu, w sensie. I jakby to nie tak, że pierwsza część miała złe otoczenia, bo te otoczenia były mega piękne, gra wyszła. Ale trochę szkoda, że uderzają dokładnie ten sam klimat. Szarobure skały, przeplatane ciemną zielenią drzew, szkoda. Teraz nie mówię, że chciałbym, żeby, nie wiem, ta gra całkowicie utknęła w zimowych klimatach, czy coś takiego. Oj nie, spokojnie. Ale... ale myślę, że po co uderzać dokładnie ten sam typ, w cudzysłowie, biomu, co poprzednia część, no nie? O, nurkowanie, nasze kuźwa ulubione. Dobra, a nie, spoko, tym razem będzie się bez nurkowania. Ale ci ludzie mam, kurwa, przesrane. Na szczęście trójca wydaje się być nie do końca chętna do używania tych helikopterów. Do tej pory nie widzieliśmy, żeby ktokolwiek, nie wiem, że jakikolwiek z tych helikopterów, którykolwiek z tych helikopterów pruł do mieszkańców, czy coś takiego. Tak więc to jest jakaś, nie wiem, jakieś pocieszenie w tym wszystkim. Rozpalimy ponownie sobie ognisko, tak jakby co. Nie.
nie czas. O, siadaj, siadaj na tyłek, Laro. Siadaj na pośladki, dalej. Widziałem coś, o. Cały czas się zastanawiam, czy chcę ten pistolet maszynowy. Nie, dobra, miejmy coś innego. Mamy karabin do strzelania seriami, więc nie, bez przesady. Ulepszona, okej. Okay. Spoko. Naprawdę mega szanuję to, że widać te upgrade na modelach broni. Mega to lubię w grach. Wiem, że wychwalam to, kiedy tylko jest okazja, ale naprawdę uwielbiam to. Zrobimy sobie parę drzewek. Dobra, o tu widzę skrzynię. No spokojnie, trupy poczekają, wojna poczeka. O, okej. Okay. Fires still rage in the outer districts. The last of the wooden buildings will be consumed by nightfall. The heart of our city is gone, buried beneath the ice. I can take some small solace in the fact that the Mongol invaders were killed, alongside the Prophet's warriors who died to save us. And the Prophet himself? No one has seen him since the morning after the siege ended. We need his wisdom. Now more than ever, we do not have enough food to feed those who survived. Some believe the worst is over, but I fear that is not the case. Oh. Nie dość, że lud proroka pokonał kuźwaniem cały glob w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, to jak tylko do niego dotarli, to jest na problem za problemem. Once. But now they are our brothers and sisters, as much as any relative of blood. You can learn much about the creatures of our valley from the hunters, but they find worth in death. We must also find the gifts our brothers give while they are still alive. In the nests of birds, you'll find feathers for the fletchers to craft arrows. Ask for what you need, and the valley will provide. Okay, mamy grecki 6 poziomu. Chryste Panie, ile tekstu na samym wejściu do lokacji, Kamandro. Came here as men and women fleeing Byzantium. They wandered into a wild that almost killed them, but they survived and found this valley. And how did they honor this gift from God? By tearing the stones from the mountains and building a new empire, a mocking echo of that which almost destroyed them. But like the Tower of Babel, God saw fit to cast us down and to make us humble. We learned to listen to the land, to become stewards, not conquerors. And in turn, the land has offered up its secrets. You only have to listen. Naprawdę nie jestem człowiekiem wierzącym, aczkolwiek jeśli jesteście, to dobrze dla was, ale kurwa, próba... Boża próba dla ocalałych, kurwa, dla ludzi proroka trwa. No kurwa, Bóg wrzucił ich na hard mode definitywnie, tak kuźwa nie wiem. Okej, okay, ci ludzie dostaną rozwój technologiczny, lekarstwa i ale ci ludzie, którzy mnie kurwa wyznają, ci ludzie, którzy twierdzą, że mają mojego świętego po swojej stronie, ich kurwa daje na tryb kurwa permadeath. Będą mieli przesrane, wybudują miasto, miasto się zawali. Dam im generalnie ten haks na nieśmiertelność, boskie źródło, dam im to, spoko, a potem sprawię, że to zgubią, a potem generalnie naślę nich tak, kuźwa, wrogów z calutkiego świata. Armię wrogów, którzy będą mieli nad nimi przewagę liczebną i technologiczną. To jest reliquary box. Coś używane, by chronić i trzymać reliki świętych. Anything from teeth to fingers to the entire head, this claims to be a relic of the Prophet. It's empty. No, zawód.
No dobra. No cóż, Lara troszeczkę za długo czytała te wszystkie teksty. No dobra. Looks all clear here. Team 4 is searching the tunnels for any sign of the Atlas. Spread out. Let's do a sweep. O szlak! Moje krzaki niewidzialności nie były dość niewidzialne. O nie. O kurwa. A, turlaj się, Laro. O Jezusie, jest za mną. Fuck, 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 fuck. Kurwa mać po prostu. Okej, okay. Gdzie jest ostatni frajer? Gdzie jest ostatni frajer? O, tu jesteś. Hello! No okej, okay. Myślałem, że pójdzie to nieco ładniej. Nie będę ukrywał. O, zaczyna się kolejny turniej Mortal Kombat, z tego co słyszę. Albo to dzwony kościelne, jedno z dwóch. Dobra. Przeładować wszystko. Dobra. A może ja w ogóle się uleczę łaskawie. Strzał, nieco roślinek. Ta gra naprawdę zaopatruje gracza we wszystkie narzędzia. Jakby nie ma, że czegoś brakuje. Jeśli czegoś ci brakuje w tej grze, to znaczy, że nie szukasz wystarczająco dobrze. Co się uleczy, znajduje ładnie kolejne kolejne krzaczki leczące. Kończą się strzały. To od razu znajduje drzewa, żeby wykonać koniec strzały. Jest czym wybierać naprawdę. Są flaszki. Są jelonki. A, jeszcze tutaj jest frajer, dobrze. Cały czas słychać w tle odgłosy bitwy, ale tak drążymy i drążymy tą ścieżkę i coś tej bitwy nie widać, prawda? Shit. Surprise, motherfucker. Grzybki, więcej ammo, od razu przerabiamy na ognistą. Dobra. O, kamień lewitują. Mam zakładnika! Mój zakładnik jest martwy! Kurwa, nie chciałem tego, chciałem... Laro, podnieś butelkę! Nie, nie przeładowuj broni, Laro! Butelka! Dziewczyno! O, dziękuję. Łaskawa pani. To twoi płonący znajomi, a co? A to płonący ty. W sensie, ty z nożem w karku. Bardziej.
Ach, znęcanie się nad wrogami jest zabawne. Naprawdę odnoszę wrażenie, że ludzie Jacoba nie starają się zbytnio. Ci goście nie są zbyt kumaci, tak więc... no come on. No, proszę bardzo. Kolega próbował cię ostrzec. Jest tutaj najpotężniejsza pułapka ze wszystkich. Nazywa się Lara Croft. Ci goście nawet dosłownie nie wiedzą, co ich kurwa wybija. Są absolutnie bez szans. Naprawdę chciałbym Kołczan z większą ilością miejsca na specjalne strzały, bo 3 strzały trujące to nie jest wystarczająco dużo, żeby usatysfakcjonować moje potrzeby zabijania. Okej. Łatwizna. Untie me. I'll kill every last one. Okay. Easy, Sophia. Tylko ja mogę ich wszystkich zabijać. So much bloodshed. We're losing too many people. Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. To głupi cel życia w takim razie. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you. I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. You're gonna be okay. W sensie naprawdę jakby z jednej strony oczywiście to smutne, co wam się przytrafia, ale z drugiej strony kurwa zwłoki wrogów zniknęły. Damn it, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Nie mogę ich zmacać. Ale z drugiej strony wiecie, że dosłownie możecie mieszkać w każdym innym miejscu na ziemi i nie musieć tego przeżywać, prawda? Proszę bardzo, wyjście gotowe. There it is. Maybe I can unblock it from here. Czas na odblokowanie. Lara, nie chcę strzelić! Wow. No cóż. Some kind of armory. Gra musi mi powiedzieć, jak mam to zniszczyć. Nie mogę to zniszczyć po swojemu. This should do it. Ale spokojnie, Lara nie będzie rzucać granatami. To jest poniżej jej poziomu. Lara przywiąże granat do grotu strzały, nie pytajcie. I to będzie działać. I tak, teraz... mamy kolejny typ. To jest w ogóle dziwne, ponieważ dostajemy toksyczne strzały prawie na samiutkim początku gry. Dosłownie jakby jedna z pierwszych rzeczy, którą uczymy się robić, to trujące strzały. A potem w ciągu jakby 30 minut dostajemy ogniste i wybuchowe strzały. To dziwne. Pójdź weź, to była zabawka dla dziecka, to miałbym koszmary. Dobra. Okej, mamy strzały robiące bum bum, mamy strzały trujące, mamy strzały ogniste. System przyłączania strzał nie jest super wygodny, jakbyście pytali. No i teraz o. Bang! Okej, otwarte. Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now,
I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Ogólnie zawsze niesamowicie mnie to bawi. Ja wiem, że to jest część konwencji i to nie tak, że się tego czepiam. To po prostu, nie wiem, zabawna myśl na temat pewnej kliszy tego typu historii. Zawsze jest ten super artefakt, którego ktoś chroni i generalnie jest gotów oddać życie swoje, swoich przyjaciół, swoich ludzi, swoich bliskich, swoich krewnych, każdej osoby w swoim otoczeniu, żeby chronić MacGuffin, żeby chronić swój artefakt. Ale nikt nigdy nie wpada na to, że a gdyby zabrać ten artefakt z komnaty zajebistości, ze środka, wiecie, tego jednego miejsca stworzonego idealnie do ochrony i na przykład zakopać go w randomowym miejscu w lesie. Jaka jest szansa, że ktoś akurat, nie wiem, wykopie dziurę 5 metrów na wiecie, dziurę głęboką na 5 metrów na randomowym, nie wiem, randomowym miejscu w lesie. Jaka jest, kurwa, szansa? Jaka? No. Na pewno obiekt jest lepiej schowany, aniżeli w sekretnej komnacie chowania tego typu obiektów, która zawsze istnieje w tego typu dziełach fikcji. I told him of the invaders and the weapons they have at their disposal. When the sun rose, he was gone. Cyril told me he would be back, but the day is almost done and no one has seen him. I fear he may have done something rash, the old fool. We need him. At this moment more than ever. Jacob nie wygląda staro. Just saying. Dobra, what do we have here? Okej, okay, jasne, niech będzie. Rękodzieło więc. I co mogę ulepszyć? Kałach. O! No tak, dobra, to był pistolet maszynowy, a nie kurwa. Okej, nie, to jest mylące. Pistolet maszynowy. Automatyczny pistolet maszynowy z nostalgicznym grawerunkiem. Dlatego się pomyliłem. Okej, okay, czyli to był karabin, który nazywa się pistoletem maszynowym. W ogóle nie mylące, prawda? I okej, okay, damage nie jest tak duży jak tutaj, ale wszystko inne jest dużo wyższe. Zobaczmy, jak będzie z upgrade'ami. O, okej, okay, one wszystkie przechodzą z tego, co widzę. Czekajcie, no. 3, 4... Okej, okay, tak. Czyli wszystko przechodzi. Dobra. Jasne. That's fine, aczkolwiek póki co. Shoty. Potrzebujemy Shotiego. Ponownie, jakby co, to ten zwiastun zagłady. Najbardziej badassowa nazwa ever. Jest z DLC, więc nie będę go używał. Szybkostrzelność. Wiem, że pewnie część z was chce zobaczyć te rzeczy DLC czy coś takiego, ale jakby ta gra i tak nie jest super trudna, a rzeczy z DLC, jak to zwykle w grach bywa, są trochę przekokszone, żeby, wiecie, ułatwić graczowi zabawę. I to nie tak, że kupowałem te DLC osobno, więc nie czuję jakiejś presji, żeby je tego używać, po prostu były już w grze, wersji gry, którą mam, tak więc whatever. Ale dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się krótko i do przyszłych odcinkach Rise of the Tomb Raider u mnie na kanale. Bye bye!